Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, z tej strony Emilia, to jest nowe spotkanie z F1 Race Stars. Ktoś się zastanawia, ale o co to biega, Emilu, cóż to zagrało? Otóż gra jest na PS3, którą dostałem w abonamencie w tym miesiącu z PlayStation Plus, bardzo gorąco polecam. Nie dostaję kasy za polecanie PlayStation Plus, po prostu to jest wyczerpiste, 150 zł w roku i ma się... Dużo fajnych gier, w tym na przykład ostatnio był Mortal Kombat, teraz właśnie to, jako taka słabsza gra, oraz co tam było ciekawego, skąd ja mogę być, ja chcę być z Anglii. Klasa, na razie najsłabsza niech będzie. Wyścig. O mój Boże, jedyny, kim ja chcę być i ogólnie rzecz ujmując, jak chcę być jakimś dzikim blondynem, jest. Bo raczej naszego Roberta nie będzie, prawda? Niestety nie. Dobra, to ja chcę być dzikim Finem. Więc wsio, jedziemy nim. PlayStation Plus, jak już mówiłem, bo nam 150 zł rocznie. I co tam było? Sleeping Dogs teraz dali, więc ja jestem bardzo zadowolony. To jest gra, pierwsze moje spotkanie jakkolwiek w życiu. To jest... Go-karty, po prostu tak. Jej! Oczywiście, bezpieczeństwo musi być i kask. Potrójka, potrójna bańka, pułapka, co to jest? Jezus Maria, wio, okej. Okay. O, jaki słodki klakson. Boże, jedyne jakie to jest słodkie. Okej. Okay. Jak tu się jakoś wpada w poślizgi? Czy ktoś mi powie? Czy tu się nie wpada w poślizgi? Ale jestem dobry. Strumieniowiec. O, skąd wiedzieli, że ja strumienie puszczam? Okej, okay, coś tutaj mam. Jak się tego używa? Bomba! A jak się skacze? No, pozbądźmy się wszystkiego. Czy może tutaj skakać? Jak się tutaj poskakać? Och ty! Nie, zaraz będziemy wiedzieć co jest. Ogólnie się mówiąc, no to gra nie powiedziałbym, żeby jakoś mega ciężka. Jak się wpada w poślizgi? Przepraszam Państwa. Bo to mimo wszystko, ale... O, dobra, tu jest turbo. Chyba się coś popsuło lekko. Nie, już wróciło do normy. Wow! Kurde, no nie wiem. Uwaga, bo nie wiadomo, co się tutaj dzikiego dzieje. Jakieś paintball? O mój Boże, jedyny. Chyba jednak trzeba będzie... Na pewno się to jakoś robi. No, Boże, jedyny. Gdzie ja jestem? O, jestem w krainie Crasha w sumie. Chyba coś to podobne. Aktualnie jestem pierwszy. Okej, nie podoba mi się. What the hell? Co to jest za gra? Żeby to jest takie słodkie. No dobra, to może akurat nie jest dobry przykład tego, aby kupować PlayStation Plus. Ale ciekawe, że do tyłu można strzelać. Można, okej, jakiś balonik, nie wiem co to jest za balonik. Balonik pierdł. Bańka pułapka, niech będzie. Sebastian Vettel dostał, ktoś też balonem dostał. Okej, ja nie żartuję. Doładowanie, spójrz w tył. Hamulec, przyspieszenie. Wrzucenie. No kurde, jestem oficjalnie smutny, bo nie ma czegoś takiego jak poślizgi. W kartach powinny być poślizgi. Może jak się hamulec da, można. Co tu się dzieje? Okej, deszcz pada. Zmiana warunków. O, w końcu mam poślizgi. Patrzcie, wpadnę. Przyspieszyliśmy. Ok, więc mamy deszcz, mamy zmienne warunki na trasie. Przydałoby się zapewne zmienić opony, ale nie, bo z tego co widzicie... O, co siła chce we mnie jeb... Na poważnie! Przepraszam, czy ta gra nie jest za słodka? Bo tu jest coś nie tak. Ok, samochód bezpieczeństwa. O co w tym chodzi? What the hell? Dobra, mamy samochód bezpieczeństwa. Można się go pozbyć w jakiś sposób. Nie? No wszyscy mnie kurde dogonili. Przez ten cholerny samochód bezpieczeństwa. Okej, okay, mały strumień. No mały jestem, to są wie z większymi ode mnie strumieniami niestety. Okej, okay, i ktoś tutaj nam próbuje zakłócić relacje najwidoczniej, to jest taki coś dziwnego.
Dobrze, no to jest gra idealna dla dzieci, tu nie ma co ukrywać. Macie dzieci, chcecie, żeby pograły sobie, no to proszę bardzo, perfekto. Boże, jest jakiś paintball totalny. Siad. Siad i wio. Okej, naładowałem się i wyskoczyłem jako pętany. Uwaga, za 100 metrów będzie skręt w lewo, bo ja o tym nie wiem. Okej, kolejne ładne doładowanie. Próbuję mi tutaj dorwać, jestem ósmy, nie jestem zadowolony z tego powodu. I lecimy, nie wiadomo gdzie, lecimy do świata Crasha. Boże, jeden Crash, jedna z gier, dzięki którym zakochałem się w konsolach, w PS1. Crash to był to... Kurde, szkoda, że już Crasha nie robi Naughty Dog. No to jednak... Ta gra miała coś, jak oni zrobili. Jej, piąty jestem. Okej, nie jestem zadowolony. No cóż, spotkanie Noba z tą grą jest mniej więcej tego rodzaju, za jakie grzechy. No, w sumie jakieś tam były na pewno. Okej. Ostatnie okrążenie. Co to jest? Nie wiem, co to było. Jakiś impuls. Bańka, wpadłem w bańkę. Baloniki. Wypuśćmy baloniki. To jest słodka gra, więc muszą być baloniki. Ciekawe, jak to jest PEGI. PEGI minus... PEGI jeden tydzień? Ćwierć tygodnia. PEGI, wyjeżdżamy na wakacje. Chodź jeszcze oddzielnie. Tata oddzielnie, mama oddzielnie. Okej. Okay. Co ja teraz odwaliłem najlepszego? Jaki music, Boże. Meta. To jest pierwszy, kto wygrał? Nie wiem, kto wygrał. Jestem cwaniak. Cwaniakiem jestem. No i dobrze. Kurde, drugi jestem. Jak widzicie, to jest mój PlayStation Network ID. Zapraszam do spamowania mojego konta. To ja chyba jednak odpalę sobie za chwilę Gran Turismo i sobie pojeżdżę. Kierownica czeka. Logitech GT. Więc chyba czas odpalić stare dobre Gran Turismo 5 i coś nagrać, bo tutaj za jakie grzechy. Why? O mój Boże, why? No nie, no gra pewnie byłaby fajna dla dzieci. Nie widzę powodu, dla których dzieci nie byłby niegrzeczny, dla których nie można byłoby im tego dać, ale... dobra, do usłyszenia, do zobaczenia na streamie, na razie wszystkim, cześć!